Proszę bardzo. To kolejna tak, żeśmy w tej chwili omówili trochę konstytucję z 52 roku. Prawda? I w 92 roku uchwalono małą konstytucję, to znaczy obowiązywały pewne przepisy konstytucji z 52 roku. Prawda? I obecna konstytucja z 97 roku jest obowiązująca, ale pod znakiem zapytania jest obowiązujące, ponieważ referendum konstytucyjne w 97 roku posiada dużą wadę polegającą na tym, że nie był spełniony warunek uczestnictwa. To znaczy, że referendum obowiązuje w tym wypadku, jeżeli bierze udział w referendum 50% plus 1. I ten warunek w związku z obecną konstytucją nie jest spełniony, czyli że naród tej konstytucji w zasadzie nie uznał. Nie uznał. Na tej samej zasadzie w 96 roku obalono referendum uwłaszczeniowym, ponieważ ten warunek nie był spełniony. A więc w 96 roku unieważnia się referendum uwłaszczeniowe, ponieważ ten warunek nie był spełniony, a konstytucja pomimo niespełnienia tego warunku do dnia dzisiejszego obowiązuje, taki jest stan prawny. Natomiast powracając do konstytucji z 35 roku, to ona nadal formalnie, prawnie obowiązuje, ponieważ jest tak ważny akt ustawodawczy, że musi być formalnie uchylona. I następujące po niej konstytucje, tej konstytucji z 35 roku nie uchylają, czyli teorii prawa nadal funkcjonuje II Rzeczpospolita. Natomiast jeśli problem, jeżeli weźmiemy pod uwagę sprawę ciągłości z UMRP, to były trzy pozory przywrócenia ciągłości. Pierwszy pozór to tak zwany prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia, nie przekazał władzy. I napisał dekret o zakończeniu działalności władz i przekazaniu insygni, czyli Kaczorowski złamał postanowienia konstytucji z 35 roku, bo nie mógł pisać o zakończeniu działalności, bo nie był w stanie uchylić konstytucji z 35 roku. Więc jest paradoks prawny polegający na tym, że taki dekret jest nieważny, bo konstytucję z 35 roku może uchylić lub zmienić, to jest przepis artykułu 80, w którym się mówi, że jeżeli zmiana konstytucji albo jej uchylenie jest z inicjatywy prezydenckiej, to jest sposób łatwiejszy, ale to musi przeprowadzić parlament, natomiast tego nie może zrobić prezydent. Że niestety Kaczorowski sprzeciwił się, złamał tą konstytucję. Drugi pozór ciągłości II RP polegał na tym, że w jakiejś nowej konstytucji, a konkretnie konstytucji, projekcie konstytucji solidarnościowym miało być w preambule zapis ciągłości II RP, a preambule to są pozory prawne, bo przecież preambuła nie obowiązuje. Więc jeżeli prawda robi się ciągłość z pominięciem konstytucji z 35 roku, która jest formalnie, prawnie obowiązująca, więc to jest znowu takie krętactwo prawne. Natomiast jest bardzo ważny trzeci pozór ciągłości do RP. Okazuje się, że była uchwała Senatu 16 kwietnia 1998 roku o ciągłości z drugą RP. I w tej uchwale było bardzo ważne stwierdzenie senatora Andrzejewskiego, że konstytucja z 1935 roku nie jest skutecznie uchylona. Mając na uwadze daty konstytucji z 1997 roku,
A data tej uchwały, to znaczy się, że nawet konstytucja obecna nie podważa konstytucji z 1935 roku. I w tej chwili jest szansa, że to był na Senat i teraz tak, to uchwalił Senat w 1998 roku, kiedy tak zwana prawica powróciła do władzy. I niestety tam PiS tą sprawę zaniedbał, bo Sejm się tą sprawą kompletnie nie zajął i powinien ten problem podjąć prezydent Lech Kaczyński, czego nie podjął. Czyli, to z pewną świadomością zrobił. Nie, może świadomość, ale tego oficjalnie nie podjął. A powinien to mieć obowiązek, bo jeżeli Senat jest, się zajął, to powinien to, ten problem przedstawić na forum Sejmu. Sejm się w ogóle tym problemem nie zajął. Jest uchwała i w tej chwili jest taka sytuacja, to jest sprawa wyjściowa, że obecny prezydent Duda powinien się tym problemem zająć. Mając na uwadze uchwałę 1998 roku i stwierdzenie, że konstytucja 1935 roku nie jest skutecznie uchylona. Zobaczymy co dalej. Natomiast muszę powrócić, ponieważ ja tu dużo na temat konstytucji powiedziałem, to trzeba rozumieć słowo, co to znaczy konstytucja. Dzisiaj jest zamieszanie. Ludzie różnymi pojęciami operują, a nie wiedzą, co jest to. I trzeba sobie ustalić, czym jest konstytucja. Dobrą definicję konstytucji podał marszałek Józef Piłsudski chyba w 5 tomie PiS zbiorowy, bo napisał, że konstytucja to jest taka ustawa, która reguluje podstawy prawnej władzy państwowej. Czyli konstytucja, każda konstytucja powinna zawierać przepisy prawne dotyczące funkcjonowania naczelnych władz państwa. I taka każda konstytucja powinna definiować ustrój państwa i władze naczelne. Natomiast w konstytucji się wrzuca różne przepisy prawne nie mające związku z funkcjonowaniem władz naczelnych. Na przykład obecna konstytucja ma ponad 200 artykułów i masa artykułów nie dotyczą bezpośrednio przepisów funkcjonowania władz naczelnych. I na tym polega konstytucja, prawda? I tego, dlatego konstytucja na przykład prawda, konstytucja z 1935 roku zawierała 80 artykułów, a dzisiaj ponad 200, bo są różne przepisy, które się nie wiążą z prawnym funkcjonowaniem władz naczelnych państw. O, to jest konstytucja. W takim razie możemy powiedzieć, że konstytucja 3 maja nie jest pierwszą konstytucją. Pierwsza konstytucja już była w 1505 roku, konstytucja Nihilnowi. Ona została uchwalona za panowanie Aleksandra Jagiellończyka, która bardzo ograniczała władzę królewską. Potem ta konstytucja została zniesiona, a jeżeli byśmy brali pod względem, że konstytucja to są prawa dotyczące władzy naczelnej, no więc możemy powiedzieć, że na początku na przykład Anglia nie ma konstytucji pisanej, czyli monarcha stanowi prawo i wola monarchy, prawa sprawowania rządu, można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju konstytucja, bo pierwsze statuty prawne zostały uchwalone za króla Kazimierza Wielkiego. Statut dla Małopolski, dla Wielkopolski, czyli prawne spisanie funkcjonowanie władzy po raz pierwszy w zasadzie zostały spisane za Kazimierza Wielkiego. I to też możemy powiedzieć, że to są pewnego rodzaju konstytucje. Trzeba rozumieć, co to jest konstytucja, prawda? To byśmy chyba na tym zakończyli. No trzeba właśnie, jak to w Anglii te sprawy wyglądają. Na przykład Stany Zjednoczone do dzisiaj mają tylko jedną konstytucję, nie zmieniają
nie uchwalają nowej konstytucji, tylko wprowadzają zmiany do konstytucji amerykańskiej, która w 1700 którymś tam roku, kiedy Stany Zjednoczone, prezydent Waszyngton, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, była ta uchwalona konstytucja amerykańska. Nie, ona do dnia dzisiejszego obowiązuje z różnymi zmianami. Nie? W Anglii nie ma konstytucji pisanej, ale jest konstytucja zwyczajowa, czyli wola władz zwierzchnich, prawda? To jest konstytucja, prawda? Na tym możemy polegać. No, mogę dopowiedzieć już jeszcze na temat konstytucji z 3 maja, że niestety ona nie była tak chwalebna, jak się są opisy na temat konstytucji w związku z tym świętem 3 maja, bo tylko się podaje jej fragmenty, nie drukuje się całego tekstu, bo jeżeli by wydrukować cały tekst i żeby się ludzie zapoznali z całym tekstem, to z tym wychodzi, że przede wszystkim ona była uchwalona przez masonów. Była uchwalona, kiedy państwo polskie już było zagrożone po pierwszym rozbiorze. No i żeby były takie rzeczy w tej konstytucji, jak sprawa wojny i pokoju uzależniona była od parlamentu. To tak jak teraz w III RP, to jest bardzo parlamentu, niebezpieczne. A w stanie zagrożenia muszą być natychmiast podejmowane decyzje, a nigdzie władza kolegialna nie umie natychmiast podejmować decyzji, prawda? Mówi się powszechnie, że władza królewska została wzmocniona, a moim zdaniem została osłabiona, bo w pierwszej Rzeczpospolitej w skład Sejmu wchodził król, i Rada Królewska, inna nazwa Senat i Izba Poselska. To był Sejm pierwszy. Sejm pierwszej Rzeczpospolitej na czele Sejmu stał król, Rada Królewska, czyli Senat i Izba Poselska. Czyli król miał udział we władzy ustawodawczej. Natomiast konstytucja z 3 maja zmieniono władzę parlamentarną, bo Sejm i Senat, a król został usunięty z władzy ustawodawczej, więc ja rzecz można mówić o wzmocnieniu władzy królewskiej, wprost przeciwnie, o osłabieniu. Wprawdzie została przywrócona dziedziczność tronu, ale tu znowu prawda, że to jest zostało, kogo trzeba się zastanowić, że na dziedziców tronu polskiego wyznaczono Sasu z dynastii Wettinów, a okazuje się, ani jeden Sas, ani August Mocny, ani jego syn nie popisali się jako królowie Polski, bo August Sas już myślał nad rozbiorem Polski, kawał Rzeczpospolitej chciał włączyć do Saksonii, już myślał o rozbiorze Polski, a August III był nieudolny z protekcji moskiewskiej, prawda? Dlatego trzeba powiedzieć, że taka mała sprawa, że wielkim księciem warszawskim został z tej samej dynastii saskiej, Fryderyk August został wielkim księciem warszawskim, bo wtedy Saksonia stanęła po stronie Napoleona, prawda? Więc to było takie, że wielki książek. Proszę spojrzeć, co tu się dzieje. Wyskoczył Grzegorz Braun. Tak. Jak się wpisze król polski film, to wyskakuje Grzegorz Braun na pierwszej pozycji. Tak. Dalej możemy powiedzieć mankamenty konstytucji z 1935 roku polegają, nie z 1935 roku, konstytucji 3-majowej polegają na to, że preambuła co prawda jest bardzo religijna. Pierwszy rozdział, religia katolicka panująca w kraju, ale przy stanowieniu prawa już z woli ludu i stanowienie prawa nic nie ma wspólnego z prawem Bożym i prawem naturalnym. Tak, na tym zakończyć. W szczegółach, prawda, już stanowi się prawo takie czy inne prawo, ale nie ma warunku, żeby to prawo było zgodne z prawem naturalnym. Bo tam między innymi jest użycie pojęcia świątyni prawodawstwa, jest to pojęcie masońskie, prawda? Tak, prawo tak, stanowi to jest świątynia opatrzności. Jest bardzo dziwna jeszcze jedna sprawa, że Sejm się składa, prawda, ze szlachty,
bo tam zostały, szlachta Gołota została pozbawiona praw i mieszczaństwa, prawda? Czyli głos ludu decyduje o prawie, prawda? A poza tym ci posłowie nie mają obowiązku, warunku, prawda, żeby byli wykształceni pod względem prawnym. Więc stanowią prawo ludzi nie znających się na prawie. Wybiera się Sejm ze szlachty obywateli, tak, którzy w wielu wypadkach nie ma pojęcia o stanie, więc jest dowolność wielkiej manipulacji. Tak, w tej chwili też jest sprawy wojny. Legislatorzy ustanawiają i sprawy wojny na przykład. Jak jest postawione, ponieważ pełnia władzy o wojnie i pokoju ma stanowić Sejm, no to zanim coś postanowią, bo władza kolegialna, no to prawda, już pół Polski może być zajęte i proszę ciebie, bo w sprawie wojny i pokoju trzeba natychmiast, dlatego Konstytucja 1935 roku zupełnie inaczej to przewiduje, bo w razie wojny, stan wojenny, to jest wszystko w ręku jednej. Prezydent momentalnie ogłasza stan wojenny i tak zostało 1 września. Tak. I momentalnie ogłoszenie stanu wojennego i momentalnie mianowanie naczelnego wodza. Tak. W jednym dniu. Tak. Prawda, nie? O, Łukietek widzę tutaj. Król niezłomny, nie? Czyli można powiedzieć, że konstytucję na początku to była wola monarchii. I w zasadzie tego powiedzieć możemy, że króla, do króla władzy, bo przedtem nie było prawa stanowionego. Prawo stanowione w Polsce się zaczyna od Kazimierza Wielkiego. Czyli do Kazimierza Wielkiego, czyli do Łokietka, konstytucja to wola monarchy. Tak. Wola monarchy, nie? Tak. Bo przedtem, popatrzmy, bo jak królowie mieli, to że sami wszystkiego nie mogli. To musieli mieć jakichś doradców. I właśnie z tego doradztwa powstał rząd. Potem powstało, jak powstała pierwsza Rzeczpospolita, powstał urząd hetmański, urząd kanclerski i te różne urzędy. Prawda? Co prawda już te urzędy powstawały już na przykład starostwa. Starostwa powstały już za króla polskiego Wacława Czeskiego, ale one powstawały z woli monarchy. Czyli wola monarchy to była konstytucja. Prawda? A później był była wola, a później było prawo pisane. Tak. Prawo było pisane. Bardzo dziękuję. Przeniesiemy się za chwilę w plener, do Wrocławia pojedziemy. Do karczmy. Dziękujemy za uwagę.